Witajcie, kochani. Przeczytam Wam kolejny fragment drugiego rozdziału mojej książki Medycyna Nowej Ziemi. Tytuł rozdziału: Choroby, których przyczyny leżą w traumach przodków. Opisywałam już wcześniej przypadek dziewczynki, przypadek akonitum, gdzie przyczyna choroby leżała w przestrachu babci w czasie wojny. Miała związek z lękiem przed samolotami. Moja przyjaciółka, lekarz Grażyna Milewska, internista, psychiatra, homeopata, świętej pamięci dodam, opowiadała o swojej pacjentce, która nie wychodziła z domu przez kilka lat z powodu lęku. Przeżyła bowiem szok, kiedy machając z okna mężowi na pożegnanie zobaczyła, jak śmiertelnie potrąca go samochód. Po leku homeopatycznym akonitum tego samego dnia pacjentka wyszła z domu, czyli ten sam lek, który opisywałam wcześniej w przypadku tej dziewczynki. Skutki traumy już nie powróciły. Nie wymagała powtórzenia leku. W książkach homeopatycznych znajdziemy akonitum jako jedyny lek z objawem lęk dolegliwości na skutek przestrachu z powodu widoku wypadku dawnego, czyli lęk utrzymujący się pomimo tego, iż zdarzenie widziane było dawno albo bardzo dawno. W homeopatii jeden środek jest dobierany indywidualnie dla pacjenta, holistycznie. Nazywany jest on lekiem głębokiego działania albo konstytucjonalnym, albo similimum, czyli takim, który dociera do przyczyny choroby głęboko w podświadomości, który jest w stanie uleczyć zaburzenie stanu ducha. Tak dobrany usuwa wszystkie dolegliwości, blokady, konflikty. Wygląda to tak, jakby właściwy lek przywracał, w cudzysłowie, ustawienia początkowe człowieka. Nasz naturalny dobrostan przywracał, który jest wewnętrznym spokojem i zadowoleniem. Ten dobrostan, nasze zdrowie, nasza natura. Jego pozytywne działanie może utrzymywać się przez resztę życia. Pacjent zażywa swój lek tak często, jak potrzebuje, również w przeziębieniach itd., wtedy, kiedy jest on dobrze dobrany. Czasem codziennie, czasem robiąc nawet kilkuletnie przerwy. Mówi się, że dobry homeopata nie widzi więcej pacjenta. Przez leczenie holistyczne rozumiem widzenie nie tylko jednostki jako całości, ale również systemu rodzinnego i środowiska, w którym żyje. Nie rodzimy się czystą kartą. Jak bowiem inaczej byśmy mogli wyjaśnić to, że charakter i reakcje psychiczne dzieci tych samych rodziców potrafią być skrajnie różne? Mamy w sobie korzeń choroby od mamy, od babci, ojca, dziadka. Pochodzimy od nich. Niesiemy ich doświadczenie, ale też ich traumy. Mamy w naszych ciałach zapisanych wiele informacji, blokad, mechanizmów obronnych. Otrzymujemy od przodków pewną strukturę, konstytucję, wrażliwość, podatność, fizyczną, jak i psychiczną. Rozumiem to jako pewien mechanizm ewolucji nauki. Skąd krowa czy koń wie, które rośliny na łące omijać? Myślę, że działa tutaj ten sam mechanizm, który ma nam pomóc przetrwać. Pamięć ciała od przodków. Jeśli krowa zjada trującą roślinę, będąc w ciąży, to cielak nie musi chodzić do szkoły, uczyć się biologii, aby wiedzieć, że tę roślinę należy omijać. Pytanie, co możemy z tą wiedzą zrobić? Możemy przeciwdziałać chorobom, czyli będzie to prawdziwa profilaktyka. Własnym, chorobom własnym, naszych dzieci i wnuków, dbając o dobrostan swój i bliźnich. Szczególnie u kobiet w ciąży, chroniąc je na przykład przed złymi wiadomościami, tak jak to było dawniej praktykowane przez naszych przodków. Możemy niwelować skutki krzywd już wyrządzonych przy pomocy różnych metod holistycznych, a największą rolę odgrywa tu nasza świadomość. A propos porodów, kochani, 1-2 czerwca, Suli Strowice, Sulikamp,
Będzie duża impreza plenerowa, piknik rodzinny i będzie tam wiele wykładów pierwszego dnia na temat porodów rodzinnych, porodów naturalnych, porodów domowych, a na drugi dzień będzie skoncentrowany na zdrowiu dzieci. Ja będę też miała tam wykład. Zapraszam, kochani, i zapraszam do czytania mojej książki. Do usłyszenia, do zobaczenia.